Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie drodzy, przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W ten przepiękny dzień Matki Bożej Różańcowej chciałem z Wami podzielić się kilkoma refleksjami o różańcu. Ci, którzy zawierzyli się Najświętszej Maryi Pannie, ci, którzy należą do naszych grup katechetycznych, wiedzą, jak wielką siłę ma różaniec, że jest on tym łańcuszkiem, tym sznurkiem, który łączy nas z Matką Bożą i prowadzi nas, ona jakby za rękę. Trzymamy się różańca, trzymamy się jakby jej ręki. I zachęcam Was wszystkich do tego, abyśmy ten różaniec, szczególnie w tym miesiącu różańcowym, jeszcze bardziej zintensyfikowali, żebyśmy się więcej modlili na różańcu. Bo czasy są bardzo trudne i potrzebują tej modlitwy. Matka Boża w Fatimie prosiła przede wszystkim o różaniec. Odmawiajcie codziennie różaniec, przynajmniej jedną część. Ja wiem, że wy modlicie się na różańcu, ale też wiem, że wielu z nas, łącznie ze mną, wiele czasu też marnujemy na śledzenie informacji, na myślenie o tym, co będzie jutro, na przeglądaniu jakichś filmów, bardziej czy mniej pobożnych, które mówią nam, które też pobudzają nas do wiary, ale jednak mimo wszystko gdzieś zabierają nam czas. Dlatego warto przez ten miesiąc ograniczyć korzystanie z internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, aby więcej modlić się na różańcu. Bo dziś potrzeba tej modlitwy jak nigdy. Siostra Faustyna mówiła, że świat utrzymują dusze wybrane, dusze zakonne. Jak zabraknie dusz wybranych, dusz zakonnych, to ten świat się po prostu rozsypie. To światu grozi jakaś wielka klęska. I sami wiecie, że coraz mniej jest powołań do kapłaństwa, ale jest wielki dramat z tym, że nie ma praktycznie już, bardzo mało jest powołań do życia konsekrowanego, do życia zakonnego w żeńskich instytutach i zgromadzeniach zakonnych. I to jest wielki problem, bo nie ma ludzi, którzy, coraz mniej jest tych, którzy ofiarują swoje życie i swoją modlitwę za świat. Dlatego my musimy przejąć te role tych, którzy się modlą. Pamiętam takie zdjęcie Jana Pawła II, który idzie właśnie przez taki lasek, dużo brzózek, gdzieś jest w tle. On idzie w białym płaszczu i trzyma w ręku różaniec. Spaceruje i modli się na różańcu. I chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy właśnie spacerowali z różańcem w ręku. Ten różaniec niech będzie tak jak habit zakonny dla zakonnika, jak sutanna i koloratka dla księdza, znakiem tego, że jesteśmy oddani, zawierzeni Matce Bożej. Niech ten różaniec w naszych rękach budzi niepokoi tych, którzy gdzieś zagubili się, którzy się zbuntowali. Cichy świadek naszego zawierzenia Matce Bożej, różaniec. Niech on będzie w naszych ręku. Nie wstydźmy się różańca. Jedziemy w autobusie, jedziemy w samochodzie, po pracy, w pracy. Niech on będzie blisko nas. Ten różaniec, kiedy na niego spojrzymy, będzie nam dodawał otuchy, będzie nam przypominał, kim jesteśmy i przede wszystkim, kim jesteśmy dla Maryi, że jesteśmy zawierzeni Maryi. Dlatego chcę Was z serca pobłogosławić i zachęcić do tego. Ja w tym tygodniu jadę do Medjugorje, tak jak byłem już to kiedyś sygnalizowałem, i będę tam się modlił. W tym miejscu, w którym powstało pierwsze zawierzenie Matce Bożej, będę się modlił, aby te nasze grupy dalej trwały, grupy katechetyczne, aby się powiększały, abyśmy byli apostołami zawierzenia, bo ta nasza grupa, oto Matka Twoja, jest przede wszystkim powołana do tego, aby jak najwięcej ludzi zachęcić do oddania się Matce Bożej, bo tam u niej jest bezpiecznie. W rękach Maryi jest bezpiecznie, bo Matka chroni swoje dzieci i prowadzi je do domu Ojca, do świętości. Pamiętajcie, że jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Czasami się tego wstydzimy, czasami nie chcemy o tym myśleć, bo jesteśmy świadomi naszych ułomności, naszych grzechów. Owszem, jesteśmy tacy, ale
droga do świętości nie jest drogą, której się nigdy nie potkniemy, której nigdy nie popełnimy błędu, w której się czasami nie zniechęcimy, ale jest drogą, którą jest ściśle ukierunkowaną, która ma określony cel. Tym celem jest nasze uświęcenie. Tym celem jest to, żebyśmy kiedyś wszyscy się spotkali w niebie. I chociaż tutaj należymy do tych grup i wielu z nas może nie zna innej osoby, która też do tej grupy należy, czy się zawierzała w naszych grupach, ale kiedyś spotkamy się w niebie i wtedy sobie wszystko wytłumaczymy, wtedy wszystko będzie jasne. Wtedy też podziękujemy sobie nawzajem, bo wszyscy jesteśmy wzajemnie sobie dłużni. Wszyscy nawzajem za siebie się modlimy, jesteśmy związani. Jesteśmy przede wszystkim połączeni ze sobą tym różańcem. Każdy z nas jest jak taki mały paciorek różańca, który trzyma jeden drugiego. Dlatego z serca was wszystkich błogosławię i jeszcze raz zachęcam. Zrezygnujmy z innych aktywności, z innych spraw. Wykorzystajmy te chwile, które mamy. Czasami to jest tylko te kilka minut w drodze do pracy czy do szkoły. Czy jest to jakaś chwila między jednym a drugim zajęciem. Nawet jedno zdrowaś Mario, jedno Ojcze Nasz się liczy. Przecież właśnie jak ktoś to pięknie powiedział, jeżeli nie możesz podrzucić do ognia takiej solidnej bryły czy tam kłody drewna, to rzucaj chrust, rzucaj takie małe gałązki, żeby ogień płonął, żeby nie wygasł. Właśnie te małe gałązki. Każdy mały paciorek, każdy mały zdrowaś Mario liczy się. Ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Paciorek do paciorka i zbierze się cały różaniec. Pozdrawiam was serdecznie i błogosławię. Pan z wami. Niech was szerzy błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.